Weronika Deresz, Martyna Mikołajczak, dwójka wagi lekkiej. Dziewczyny, finisz emocjonujący. Tak, dla nas również emocjonujący i równie jak cały bieg. Niestety drugie miejsce zaraz za Chinami. Nie jest to rezultat, którego oczekiwałyśmy, ale mimo tego bieg był dobry. Na dzień dzisiejszy na nasze siły. Czyli ze srebrnego medalu się cieszycie, mimo że jesteście świeżo upieczonymi mistrzyniami Europy? No tak, cieszymy się malutko i nie cieszymy. Stawiamy sobie poprzeczkę wysoko. Na pewno cieszy nas ten finisz, że z brązowej, z trzeciego miejsca wjechałyśmy na drugie. My na finiszu jesteśmy zawsze nieobliczalne i, no i udało się tam fajnie zakręcić, że dopłynęłyśmy na tym drugim. Aczkolwiek miałyśmy ochotę tutaj na złoto naprawdę, przed własną publicznością, przed rodzinami, bliskimi. No ale szczerze mówiąc, jakby ktoś mi rok temu powiedział, że ja będę rozczarowana srebrnym medalem Pucharu Świata, mi się w głowę popukała. Po prostu nam apetyty urosły i oczekuję od Ciebie dużo więcej teraz. W piątek oglądałem Was wywiad, który udzieliłyście dla Telewizji Polskiej i powiedziałyście, że płyniecie z marszu. No to jak będą wyglądać te Mistrzostwa Świata? Jak się będziecie jeszcze do nich przygotowywać? Mam nadzieję, że na Mistrzostwach Świata będziemy w swojej szczytowej formie i tam będziemy mogły w pełni rozwinąć skrzydła i uwolnić ten drzemiący w nas potencjał.